Hubert Hurkacz zawalczy o tytuł prestiżowego turnieju rangi ATP 1000 w Szanghaju. Polak w półfinale zdominował Sebastiana Kordę, odnosząc zwycięstwo 6-3, 6-4. Polsko-amerykańskie starcie zapowiadało się naprawdę ciekawie. Na chińskich kortach obaj zawodnicy prezentowali dotychczas wysoką dyspozycję, a co więcej, był to rewanż za zacięty pojedynek z czwartej rundy tegorocznego Australian Open. Wówczas to Korda wyszedł zwycięsko z tej rywalizacji, pokonując Hurkacza po tiebreaku w piątym secie. Początek meczu o finał przebiegał pod dyktando serwujących. Co prawda przy podaniu Polaka dwukrotnie grano na przewagi, ale rywal nie miał choćby jednej szansy na przełamanie. Niezwykle ważny okazał się jednak szósty gem. To właśnie wtedy po raz pierwszy problemy z serwisem miał Amerykanin. Po długiej walce i udanym challenge'u Hurkacz skorzystał z okazji na przełamanie, co pozwoliło mu przejąć kontrolę nad meczem. Nasz zawodnik kontynuował świetną grę w kolejnych gemach i tym samym triumfował 6-3. Forma Polaka wyglądała równie dobrze w kolejnej partii. Hurkacz już w pierwszym gemie odebrał serwis przeciwnika, a potem pewnie utrzymał swoje podanie. Co więcej, jego poziom serwowania kompletnie zniszczył plany Kordy, który ostatkami sił próbował ratować swoje szanse na awans do finału. Wrocławianin imponował też w momentach delikatnego zagrożenia, kiedy to często posyłał asy lub wygrywające podania. Amerykanin natomiast popełniał więcej błędów, szczególnie ze strony forehandowej. Ostatecznie po całkiem wyrównanej końcówce i grze gem za gem Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju w Szanghaju. W nim zmierzy się z Andrzejem Rublowem, który w swoim meczu ograł Grigora Dimitrowa 7-6, 6-3. Najlepszy polski singlista pozostaje więc w walce o udział w imprezie ATP Finals. W razie wygranej w Chinach Polak będzie tracił do 10 w zestawieniu Holgera rund tylko 335 punktów. Nie jest to duża strata, biorąc pod uwagę, że w kalendarzu Hurkacza pozostały jeszcze 3 turnieje. Poznaliśmy również kluczowe rozstrzygnięcia w innych azjatyckich imprezach. Na kortach w Seulu o tytuł i 250 punktów do rankingu WTA powalczą Jessica Pegula i Ye Yuan. Amerykanka odniosła już czwarte zwycięstwo w turnieju, pewnie ogrywając Janinę Wickmeyer 6-4, 6-3. W efekcie Pegula powalczy o drugi po wygranej w Montrealu tytuł w tym sezonie. Dla Chinki, która ograła inną z reprezentantek USA, Aminę Bektas, będzie to natomiast pierwszy w historii mecz o trofeum. Co więcej, jej życiowym osiągnięciem był do tej pory finał podczas sierpniowej imprezy w Stanford. Tymczasem na kortach w Rzęgrzu toczy się walka o 500 oczek do zestawienia WTA. Zawodniczkami, które zagrają o tę premię, będą Barbora Krejczykowa i Quinn Wenzheng. Czeszka odniosła jedno z najgładszych zwycięstw w obecnym sezonie, ogrywając 6-3, 6-0 Rosjankę Darię Kasatkinę. Nieco trudniej, choć też bez większych problemów, awans do finału wywalczyła Chinka, która pokonała Włoszkę Jasmin Paolini 6-2, 6-3. Tym samym o tytuł powalczył dwie tenisistki, które w tym turnieju nie straciły jeszcze ani jednego seta. Dla Krejczykowej będzie to szansa na 8 w karierze i 4 w tym sezonie trofeum, podczas gdy Zheng postara się dołożyć do gabloty drugi tytuł w historii swoich startów. Francja, Belgia i Portugalia z awansem na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Trójkolorowi pokonali na wyjeździe Holandię 2-1, a bohaterem spotkania został strzelec dwóch goli Kylian Mbappé. Pomarańczowi próbowali odrobić dwubramkową stratę, lecz ostatecznie stać ich było tylko na jedno trafienie. Tym samym Francuzi z kompletem 6 zwycięstw przewodzą w grupie i mogą już kupować bilety do Niemiec. Holendrzy natomiast powalczą o awans z Grecją, do której tracą obecnie 3 punkty, choć mają też jedno zaległe spotkanie. Belgia z kolei zapewniła sobie promocję po wyjazdowym meczu z Austrią. Przez większość spotkania ekipa Czerwonych Diabłów prowadziła 3-0 i nic nie zapowiadało, że może jeszcze drżeć o wynik. Najpierw jednak gola zdobył Laimer, a po chwili czerwony kartonik ujrzał Onana. W efekcie Austriacy wpakowali jeszcze jedną bramkę, choć ostatecznie nie udało im się urwać punktów osłabionemu rywalowi. Belgowie z 16 oczkami przewodzą więc w tabeli grupy F. Za nimi z 13 punktami plasuje się Austria, która ma z kolei aż 7 oczek przewagi nad Szwecją. Wynikiem 3-2 zakończył się również mecz pomiędzy Portugalią a Słowacją. Podopieczni Roberto Martineza, podobnie jak Belgowie, mieli sporo kłopotów w końcówce. Po znakomitej ofensywnej grze oraz dwóch golach kolejno Ramosza i Ronaldo wydawało się, że rywale nie mają prawa myśleć o zdobyczy punktowej. W 69 minucie kontaktowe trafienie zanotował jednak Hanczko i choć po chwili na 3-1 podwyższył Ronaldo, to zaraz golem na 3-2 odpowiedział Lobotka. Koniec końców gospodarze dowieźli cenne zwycięstwo i z kompletem 7 triumfów znajdują się na czele grupy J. Za nimi z 13 oczkami plasuje się Słowacja, która o awans powalczy z mającym na koncie 11 punktów Luksemburgiem. Jeremy Sochan z udanym powrotem na parkiet po problemach zdrowotnych. Jego San Antonio Spurs w ramach przedsezonowych zmagań podejmowali Miami Heat, czyli uczestników ostatnich finałów NBA. Polak pojawił się w podstawowym składzie i ostatecznie zagrał 25 minut. W tym czasie zdobył 10 punktów, notując także 6 zbiórek i 3 asysty. Szczególnie dobrze wyglądała natomiast jego współpraca z Wiktorem Wembanyamą, który został wybrany z pierwszym numerem w tegorocznym drafcie. Ostatecznie Spurs pokonali rezerwowy skład Heat 120-104. Przed startem sezonu ekipę z San Antonio czekają jeszcze 3 sparingi. Najpierw dwumecz z Houston Rockets, a na koniec mecz z Golden State Warriors.
Jorge Martin ze zwycięstwem w sprincie podczas 15. rundy serii MotoGP rozgrywanej w Indonezji. Jest to już czwarty z rzędu triumf Hiszpana w tej konkurencji, co z kolei przyniosło mu awans na pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Na podium stanęli też dziś wracający po kontuzjach Luca Marini i Marco Bezzecchi. Reprezentanci Włoch zaliczyli znakomity powrót, wyprzedzając na ostatnich okrążeniach Mavericka Vinalesa. Taka kolejność na podium oznacza również, że tytuł w kategorii producentów może już świętować marka Ducati.